Taka zagadka. Kosztuje niecałe 200 zł. Ma wbudowany GPS, kompas, barometr, wysokościomierz oraz pulsometr. Jest wodoodporny i uwielbia sport. Tak, właśnie tak. To Mi Watch wersji Lite. Sportowy tracker z kilkoma smart dodatkami. Ilekroć spoglądam na ten sportowy zegarek, tylekroć nie mogę wyjść z podziwu dla pomysłowości producenta. Mi Watch Lite być może jest bowiem tani, ale ani przez chwilę nie daje tego po sobie poznać. Dopiero zagłębiając się w specyfikację i biorąc pod lupę testowane urządzenie, przekonujemy się, że jest to budżetowa konstrukcja. Inna sprawa, że tym razem tanio nie oznacza byle jak. Zanim jednak zgłębimy detale, przejdźmy do zagadnień natury ogólnej. Xiaomi postawiło na prostotę, wręcz minimalizm. Opłaciło się. W zegarku nie znajdziemy dosłownie nic, co zakłóciłoby nienachalną, prostą formę urządzenia. Mi Watch Lite nada się na każdą okazję. Będzie równie dobrze pasował pod mankiet koszuli, co pod bluzę dresową. Właśnie dzięki swej dyskretnej prostocie. Również dzięki niej nikt nie posądzi Mi Watcha Lite o tandetę czy taniochę. Po prostu zegarek wygląda na dużo droższy niż jest w istocie. Przyznaję, jest to mylące, ale cóż, działa. Xiaomi zbudowany jest w całości z plastiku, ale tym razem nie jest to zarzut. Czarny poliwęglan prezentuje się szykownie i jest lekki, co w przypadku zegarków sportowych jest kwestią dość istotną. Urządzenie posiada jeden fizyczny manipulator. Umiejscowiono go po prawej stronie koperty. Przycisk znakomicie pasuje do całości. Jest płaski i dobrze wtapia się w korpus. Na spodzie nie ma niczego ekscytującego. Wysepka z czujnikami oraz metalowe piny łączące zegarek z ładowarką. Ekran Mi Watcha jest delikatnie zakrzywiony i opada z każdej strony w stronę koperty. Jego wielkość wynosi 6,3 cm, a więc 1,4 cala. Zdawać by się mogło, że to całkiem sporo. Niestety, screen to body ratio to już jedyne 44,1%, a to oznacza bardzo grube ramki. I faktycznie są wielgachne. Szczególnie zaś ta dolna. I to nie jest koniec złych wiadomości. W urządzeniu zabrakło AMOLED-a. Zamiast niego dostajemy ekranik typu IPS LCD o rozdzielczości 320x320 pikseli przy 323 ppi. No i cóż, kolory są blade, jakby sprane. Kąty widzenia również pozostawiają wiele do życzenia. Osobną kwestią jest nie najlepsza responsywność panelu. Trzeba niekiedy powtarzać dany gest kilkukrotnie, żeby w końcu osiągnąć zamierzony efekt. Jakby w ramach przeprosin, nieco na pocieszenie, dostajemy 6-stopniową skalę jasności, która w mocnym słońcu daje radę. Szkiełko paneliku nie posiada raczej jakiejś wyszukanej ochrony, jeżeli w ogóle. Moje doświadczenia w tej materii nie są zbyt pozytywne. Ekranik zegarka mam bowiem porysowany. Kiedy i jak doszło do tej przykrej sytuacji, naprawdę nie mam pojęcia. Przecież uważałem. Zastosowany wyświetlacz nie pozostawia złudzeń co do funkcji Always on Display, której zwyczajnie brak. Jest za to funkcja podnieś, aby wybudzić. I działa prawidłowo. Wzbogacono harmonogram określający moment, w którym pragniemy, aby zegarek zaprzestał świecenia, ustrzeże nas przed problemami z zaśnięciem. Termoplastyczny poliuretan. W skrócie TPU. To właśnie z tego tworzywa wykonano pasek Mi Watcha. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, że jest to solidny kawał gumy. Wytrzymały, odporny na ścieranie oraz tłuste zabrudzenia. Jest też przyjazny dla skóry. Faktycznie nawet długie noszenie zegarka nie powoduje dyskomfortu. Taki stan rzeczy zawdzięczamy niskiej wadze urządzenia oraz właśnie materiałowi TPU. Pasek jest wypinany, a tym samym zastępowalny zamiennikami. Sama czynność odpinania paska może przysporzyć pewnych problemów. Doradzamy zatem w tej kwestii daleko posuniętą cierpliwość oraz ćwiczenia manualne. Wracając do wagi. Urządzenie waży 35 gramów. Jest to dobry wynik jak na zegarek sportowy. Pozostałe wymiary to 41x35x11,9 mm, a więc raczej skromnie. Mi Watch Lite będzie zatem pasować na szczupły męski lub wręcz kobiecy nadgarstek. Niewiele mogę powiedzieć o systemie operacyjnym pod kontrolą, którego pracuje zegarek. Jest to autorskie oprogramowanie Xiaomi. Ważne, że działa, choć mogłoby płynniej. Na menu zegarka składają się widżety, kafelki szybkiego wyboru, powiadomienia oraz dwa ekrany preinstalowanych aplikacji. Widżetów jest 5. Przesuwając palcem w bok po wyświetlaczu uzyskamy dostęp do tętna, snu, pogody, licznika kalorii oraz odtwarzacza audio sterującego muzyką w smartfonie. Kolejność widżetów możemy zmieniać korzystając z dedykowanej aplikacji. Przeciągając palcem z dołu ku górze otwieramy menu szybkiego wyboru wybranych opcji. Latarki, wybudzania ekranu gestem, blokady ekranu, trybu nie przeszkadzać, a także 5-minutowego podświetlenia ekranu. Oczywiście nie mogło zabraknąć zębatki ustawień. Dostęp do powiadomień z kolei uzyskamy po ściągnięciu górnej belki w dół. A skoro już mowa o powiadomieniach.
Mając na uwadze bardzo przystępną cenę urządzenia, nie mogę tu narzekać. Oczywiście notyfikacje pojawiają się w mocno skrótowej formie. Oczywiście brak niektórych emotek. Oczywiście nie odpowiemy na otrzymane powiadomienia. Ale znów, nie traćmy z oczu perspektywy cenowej Mi Watcha. Kilkanaście preinstalowanych aplikacji zadowoli większość użytkowników. Menu z apkami przewołujemy naciskając boczny przycisk. Aplikacje umieszczono na dwóch ekranach w układzie 3x3. Pierwszy ekran zawiera treningi, dziennik aktywności, statystyki z bieżącego dnia, pomiar pulsu, sen, oddychanie, kompas, barometr łamany na wysokościomierz oraz odtwarzacz muzyki. Drugi ekranik to z kolei alarm, stoper, minutnik, pogoda, powiadomienia, znajdź telefon, latarka, pomoc, a także ustawienia. Do zegarka nie da się niestety doinstalować jakichkolwiek aplikacji spoza systemu. Jeżeli zaś idzie o hardware, to można jedynie zgadywać, co siedzi pod maską zegarka, gdyż producent nigdzie nie udostępnia na ten temat żadnych informacji. Xiaomi zapewnia, że podczas typowego użytkowania Mi Watch w wersji Lite wytrzyma 9 dni na baterii. To bardzo optymistyczny scenariusz zakładający mega oszczędne korzystanie z funkcji zegarka. Moje osobiste doświadczenia pozwalają na skorygowanie tego rezultatu jakieś 3 do 4 dni. W dół niestety. No ale przyznam szczerze, że nie oszczędzałem urządzenia. Częste treningi z użyciem GPS, monitoring snu oraz ciągły pomiar pulsu. 5 dni to taki rzeczywisty okres z dala od ładowarki. I jest to dobry wynik. Na tyle zresztą dobry, że zdarzało mi się zapomnieć o kończącej się baterii. Sama ładowarka jest dość nietypowa. Tym razem bowiem nie mamy do czynienia z magnetyczną końcówką chwytającą piny na spodzie zegarka. Teraz jest to masywna obejma, w którą trzeba wtłoczyć Mi Watcha. Niewątpliwie plusem takiego rozwiązania jest trwałość połączenia obydwu elementów. Na minus, że jest nieco toporna i dwa, że po jej utracie nie mamy co marzyć o naładowaniu zegarka. Ciekawostką dotyczącą ładowania jest możliwość wyświetlania daty oraz godziny w trybie horyzontalnym. Zupełnie jak w budziku. Ponieważ zegarki sportowe kupujemy przeważnie jako trackery do śledzenia aktywności fizycznej, pora na omówienie właśnie tego elementu. Xiaomi Mi Watch Lite wyposażono w trzyosiowy akcelerometr, żyroskopowe czujniki ruchu, barometr, wysokościomierz oraz kompas. Wisienką na torcie jest oczywiście wbudowany moduł GPS oraz GLONASS do mapowania naszych treningów. Dostępnych jest 11 różnych trybów treningowych, w tym bieganie, jazda na rowerze oraz pływanie. Jak na niedrogi tracker aktywności sportowych, prezentowany zegarek jest bardzo solidny. GPS błyskawicznie łapie fiksa, a pomiar przebytej trasy jest dokładny. Porównując wieczorny trening rowerowy, według Mi Watcha przejechałem dystans 19,62 km. TicWatch Pro 3 pokazał odległość 19,5 km. Natomiast według Garmina 6X Pro było to dokładnie 19,58 km, a więc rezultat najbliższy temu z Mi Watcha. Czyżby First Beat od Garmina maczał palce w chińskim urządzeniu? Tak czy siak, nie potrzeba pogłębionej analizy, aby zauważyć, że GPS jest mocną stroną urządzenia. Zegarek u mnie na testach nie próżnował. Było całkiem sporo treningów, dużo roweru i dużo pływania. Na basenie urządzenie radziło sobie znakomicie, prawidłowo zliczając przebyte długości. Potwierdziła się również wodoszczelność w zakresie do 5 atmosfer. Po rozpoczęciu treningu pływackiego zegarek automatycznie blokuje ekran. Urządzenie zlicza również kalorie, uderzenia rąk oraz tempo pływania. Zegarek zlicza też codzienne kalorie, kroki, a także stanie. Oprócz funkcji stricte sportowych, Mi Watch Lite oferuje również monitoring wybranych funkcji zdrowotnych. Jest więc pomiar podstawowych parametrów związanych ze snem oraz pulsometr. Sensor PPG dokonuje pomiaru w sposób ciągły lub w interwałach 5, 10 i 30 minutowych. Urządzenie ponadto ostrzega o zbyt wysokich wartościach pulsu. I na koniec dosłownie kilka słów o aplikacji układowej. Xiaomi Wear dostarcza wystarczającą ilość danych na temat liczby, czasu trwania oraz jakości naszych aktywności. Są tam też informacje dotyczące kondycji organizmu. Ostatni odbyty trening, analiza snu, tętno, szczegółowa historia treningów z uwzględnieniem czasu trwania, wzrostu, wysokości czy obniżenia. Nie mogło również zabraknąć dokładnego zapisu śladu przebytej trasy na mapie. Xiaomi Wear to również zarządzanie smartwatchem oraz dostęp do kilku ciekawych tarcz. Xiaomi Mi Watch Lite jest ze mną od przeszło miesiąca. Używałem go każdego dnia. Znam jego słabe oraz mocne strony. I mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to niedrogie urządzenie nigdy mnie nie zawiodło. Dużo sportu oraz codzienne użytkowanie. Bardzo dobry user experience. Xiaomi Mi Watch Lite to kompletny, pełnowartościowy sport tracker z ponadprzeciętnym modułem GPS, sporą ilością przydatnych smart funkcji oraz kilkoma niedoskonałościami. Ale i tak, za mniej niż 200 zł dostajemy urządzenie, które zaspokoi potrzeby większości użytkowników. I o to przecież właśnie chodzi. Pod filmem jak zwykle linki do aktualnych cen. Skorzystajcie z nich proszę, żeby wesprzeć nasz kanał.
Dzięki, bądźcie zdrowi, cześć!